Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak zrobić przejście zoom między jednym klipem, a drugim w programie HitFilm Express. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Ja w panelu Editor, czyli w moim wyjściowym timeline'ie, mam już przygotowane dwa klipy, między którymi będę właśnie chciał zrobić to przejście. Jest to timelapse miasta i także z bliska timelapse od Mitcha Martineza. Możecie sobie znaleźć i pobrać te same timelapse z jego biblioteki. Ja chcę stworzyć sobie przejście zoom wspomniane między jednym klipem a drugim, tak aby zapoczątkować jakąś, może nie serię, ale taki prekursor do poradnika odnośnie warp zoomu, także HitFilm, więc zaczniemy od zwykłego zoomu. Tworzymy sobie composite shot z jednego klipu, mam 1C mogę sobie nazwać, i z drugiego klipu 2C. Na pierwszym klipie wpisujemy sobie search scale, aby znaleźć, idziemy na sam koniec naszego materiału, czyli na ostatni jakby końcówkę. Przybliżam sobie trochę, klikam sobie zegarek na scale, daję sobie jakby scale na sam koniec mojego klipu. Idę sobie przecinkiem klatkę w lewo. Mamy tu już jedną klatkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i może dziewiątą. I na dziewiątej klatce wpisuję sobie wartość 140. Im większa wartość waszego zoomu materiału, tym mocniejszy będzie ten zoom widoczny. Może być 120, może być 125, ale poniżej 120 raczej bym nie polecał schodzić. No i jakby to jest taka wada, że tutaj macie przez cały klip tak wysoki zoom. Ale co za coś. Więc mamy tutaj te przejście od 140 do setki. Zaznaczam sobie moje keyframe'y i klikam sobie tutaj na interpolację smooth out, tak aby jakby te przejście było bardziej łagodne, wyjściowe. Klikam sobie jeszcze na value graph, zaznaczam sobie scale, oddalam i przybliżam, by widzieć tutaj. Łapię ten tak zwany wąsik i przyciągam go dosłownie na sam koniec, patrząc tak, aby ta linia była równa. I teraz dzięki temu te przejście będzie jeszcze bardziej łagodne i aby był blur jakby w tym przejściu między tym klipem a tym drugim, klikamy sobie tutaj na jakby ikonkę motion blur i dzięki temu zyskaliśmy blur, jak widzicie, w naszym przejściu. Może sobie ten wąsik zrobię bardziej taki pionowy, coś takiego, aby ten blur mi szybciej jakby zaatakował. Delikatnie, o, coś takiego. I myślę, że teraz będzie bardzo spoko. Więc idę sobie teraz na drugi klip. Odpalam sobie znowu scale. Idę na początek. Na scale wpisuję 100, nawet nie wiem, 140 może być. To może być mocniej, bo jakby ten zoom będzie trwał krócej, więc może dam sobie nawet 104,5. Idę sobie znowu o 8 klatek, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klatek. Ctrl i kółko myszki przybliżam sobie trochę ten klip. Wpisuję sobie tutaj wartość 100, dzięki temu powstaje na nowy key. Zaznaczam sobie te dwa keye i wybieram sobie smooth in. W tym przypadku, gdyż jakby to działa w drugą stronę niż tamtą, nie w out, tylko w in. Value graph, zaznaczam sobie scale, aby było, wąsik i znowu idę na koniec. Może trochę dając go trochę do góry, aby był bardziej gwałtowniejszy, aby ten blur mocniej było widać, więc aplikuję sobie blur. Patrzę, jak to na przestrzeni klipu wygląda. Widzimy tutaj, że mamy fajny blur w ruchu, który potem się zeruje i ten zoom out w tym wypadku mamy. Czyli idziemy na editor. Dzięki temu, że tworzyliśmy sobie już composite shot od razu w editorze, to mamy composite shot zaaplikowane i teraz jak sobie puścimy, mamy ładny zoom między jednym klipem a drugim i uzyskaliśmy w prosty sposób efekt, o którym od początku chcieliśmy uzyskać.
więc jakby to jest taki prekursor do kolejnego poradnika. Kolejny poradnik będzie odnośnie warp zoomu, dzięki temu, że w nowej wersji HitFilma mamy fajny efekt, który pozwoli nam na właśnie wykonanie warp zoomu. Więc to jest uproszczone przejście zoom, a ja zapraszam na przyszłe poradniki, aż pojawi się warp zoom. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!